dobry rodzice, dzień dobry uczniowie. Dzisiaj mam dla Was kolejną propozycję aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. My jedziemy dzisiaj na wycieczkę rowerową, podczas której będziemy zbierali jakby punkty do dwóch odznak turystycznych, połódzkiej odznaki krajoznawczej i przemierzymy również częściowo szlak połódzkich kościołów drewnianych, a do tego spróbujemy zabawić się w geocaching. Czy nam to się uda? Zobaczymy. Na razie startujemy. Przed nami pierwsza przeprawa, pierwsza przeszkoda, karkoszka. Na szczęście ktoś wybudował most i będziemy mogli się przez nią łatwo przeprawić. Pokonaliśmy karkoszkę, możemy jechać dalej. Jesteśmy w Bożejewiczkach. Za moimi plecami najprawdziwsze miasteczko westernowe Silverado City, które w sezonie oferuje moc atrakcji. My dzisiaj tam nie wejdziemy, bo mamy inny cel, ale z pewnością w przyszłości skorzystamy z atrakcji, które oferuje prawdziwe miasteczko z Dzikiego Zachodu. Country music got a hold on me. It bit me in the worst degree. When I was little, heard a fiddle or a steel guitar. I started hunting and a popping like a man from Mars. Country music got a hold on me. It's an affliction that won't let me be. It's a certain fact that's plain to see. Znajdujemy się w tej chwili na nasypie koniki wąskotorowej, która wiodła ze Żnina do Obiecanowa. No, jak widać, kolejki już nie ma, pozostał nasyp. My będziemy nim jechali bardzo krótko, około 100 metrów maksymalnie i potem zjeżdżamy z niego. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale super by było, gdyby udało się wykorzystać te nasypy i zrobić z nich takie turystyczne trasy pieszo-rowerowe.
na pewno byłaby to duża atrakcja i z takim wątkiem historycznym, bo kolejka ma swoją tradycję, powstała w 1894 roku, działa do dziś, ale już niestety tylko na jednej trasie ze Żnina do Gąsawy. Some folks have got a little foolish, they make a fool out of me. Dojechaliśmy do Cerekwicy. Za chwilę zrobimy sobie zdjęcie tablicy, ponieważ jest to jeden ze sposobów dokumentowania trasy naszego przejazdu. Oprócz tego, że fotografujemy siebie na tle tablic z nazwą miejscowości, to robimy też zdjęcia różnym ciekawym obiektom, które znajdują się w danej miejscowości. No tu na pewno jeszcze zrobimy zdjęcie pałacyku, w którym mieści się firma zajmująca się produkcją rolniczą, i zdjęcie zabytkowego kościoła. Cerekwica jest też jedną z miejscowości, którą trzeba odwiedzić w ramach zdobywania pałuckiej odznaki krajoznawczej. Dlatego tu jesteśmy. Dojechaliśmy do Uścikowa, które też jest jedną z miejscowości, którą powinniśmy odwiedzić, żeby zdobyć pałucką odznakę krajoznawczą. Za mną jest pałac w Uścikowie, którego nie widać, bo jest strasznie zarośnięty różnorodnym drzewostanem. Próbowaliśmy wejść na teren, ale jest to teren prywatny i pani, która była na dziedzińcu, powiedziała, że no nie wie, czy może nas puścić, bo jest tylko pracownikiem. Ale zrobiliśmy dwa zdjęcia, coś tam widać. Mamy miejscowość odwiedzoną. Nie budzę cię, bo jeszcze noc. Wstaję i robię sam śniadanie. Oglądam jeszcze na twój sen, wychodzę cicho i zamykam drzwi. Przejadę pewnie 200 mil, zanim ty o 7 wstaniesz i znajdziesz moją kartkę i słowa: będę w domu za 2 dni. Za półkiem siadam, wciskam gaz, 20 ton wytaczam znów na szosę. Przede mną jazdy cały dzień. Dotarliśmy do Świątkowa. Znajduje się tu drewniany kościół z połowy XVIII wieku. Parafia jest pod wezwaniem Świętej Trójcy. Tutaj jakby osiągamy właściwie no można 3 cele. Pierwszy to jest oczywiście
zobaczymy widzenie świątkowe, jako miejscowości, którą musimy odwiedzić, żeby zdobyć połuską drogę poznawczą, ale też kościół w Świątkowie leży na szlaku drewnianych kościołów pałuckich i odwiedzając te kościoły też można zdobyć kolejną odznakę. No a trzeci cel to jest tu gdzieś ukryta skrzynka geocachingowa, której no, po posiłku, który za chwilę zjemy, będziemy szukać. No ale najpierw jedzenie. Idziemy szukać kesza. Znalazłem. Gdzie był? Jo! Ale fajnie ukryty. Odkręcamy. Jest ołówek. Tak zwany log. Logbook. Jest to ołówek. Kastorama. Prawie wyciągnę rzecz na wymianę, jak coś będzie. O, nie ma rzeczy na wymianę, jest za mały. To ja ci mogę dać. To. Mogę dać do środka. Możesz wrzucić, tylko czekaj. Ale fajnie ukryte. Wrzuciliśmy do środka łuskę. Czasem się umieszcza na wymianę takie ten. Z którego roku najwcześniej? Najwcześniejsze wpisy są z 2017. Tak wygląda log. 2016 nawet. No. Dzwoni Radkowi telefon. Ale mamy tutaj wpis z lutego 2020 i nasz będzie najnowszy. Dzisiaj który jest? 6. Ale świetnie ukryte. Tak, ukryjemy z powrotem. Mnie też wpisz. Daję się, wpiszę. Aha, tak. Ja też. A ty nie masz konta. 6 sprzęt. Ja wiem. No to kesza mamy znalezionego, teraz go schowamy i jedziemy dalej. Popas. Stachu rządzi ciastkami i on właściwie decyduje, kiedy jemy. A może i dobrze.
Może dobrze, bo te ciastka są bardzo dobre. Dotarliśmy do Zrazimia. Jest tutaj kościół z końca XIX wieku, kompletnie opuszczony. Popada niestety w ruinę, ale oprócz tego jest tutaj gdzieś ukryty cache. I zaraz będziemy go szukać. Czy to nam się uda? Przekonamy się za chwilę. Zaczynamy szukanie skrzynki. Według opisu jest ukryta gdzieś pod schodami do dzwonnicy. Zobaczymy, czy uda nam się znaleźć. Dlatego jest. Widzisz. Masz oko. Dobra, można wyjąć długopis. Coś do wymiany. Jest tam coś? Nie ma na to miejsca. To jest od tego. Od multivitaminy. Długopis wyjąć? Tak. Mogę tam włożyć coś. Masz. Nagrywaj. A, Stachu przyjmuje kamerę. Mamy logbook. No, dobra. Proszę o długopis. Dobra, ale teraz Stasiu, strasznie dziko tą kamerą poruszasz. Będzie. Boję się, że niewiele wyjdzie z tego filmu. Chyba wyjdzie. Ale mówisz, że chyba wyjdzie. No, to na pewno wyjdzie. Chwilą ganiała tu banda wyrostków, ale wydaje mi się, że nie odkryli tej skrzynki. Ale szczęście, musimy ją dobrze zamaskować. Dobrze. Zanim tu jeszcze wrócą. Masz tu rzecz na wymianę. Kolejna łuska. No można wrzucić. No bo ja mam tych łusek dużo. Dobra, wrzucamy łuskę. Filmujesz to? No. Jest łuska. Dobrze. Teraz do końca. Pakujemy. Za przybliżone jest. Trochę oddalę. Wyciągnę. Dobra. Ciekawe, jak wysoko da się tu wejść. Okej. Ja wiem gdzie. Dobra, odkryliśmy skrzynkę. Myślę, że możemy wracać do domu. Przed nami jeszcze jedna miejscowość, którą możemy odwiedzić w ramach zdobywania połódzkiej oznaki krajoznawczej, mianowicie Żerniki.
za parę minut będziemy w Żernikach. Dotarliśmy do Żernik, miejscowości, która znajduje się niedaleko Janowca Wielkopolskiego. Dzisiaj jest to wieś, ale w przeszłości Żerniki miały prawa miejskie. Świadczy o tym chociażby o tym, że mogło być miastem, że było miastem, charakterystyczna zabudowa centrum, jakby rynek. A my znajdujemy się pod kościółkiem, który został wzniesiony w drugiej połowie XV wieku. No nie możemy wejść do środka, bo wszystko jest pozamykane, ale na pewno jeszcze kiedyś będzie okazja. Na naszej trasie Żerniki są jakby ostatnią miejscowością, którą no możemy dołączyć do tych miejscowości, które są niezbędne do zdobycia połódzkiej odznaki krajoznawczej. No już teraz pozostaje nam tylko wrócić do domu. Mamy za sobą już 36 km, a zostało nam no ponad 10, może 12. Ostatecznie przekonamy się już na miejscu, ile dzisiaj przejechaliśmy. Jedziemy dalej. Się dotrzeć do domu. Wszystkie cele, które mieliśmy na dzisiaj, zrealizowaliśmy. Odwiedziliśmy miejscowości, które mieliśmy odwiedzić. Udało nam się znaleźć też skrzynki cachingowe, geocachingowe. Bardzo fajna sprawa. My zrobiliśmy kawał drogi, kawał trasy. Oczywiście nie trzeba jechać kilkudziesięciu kilometrów. Można pojechać 10 czy 15 do jednego ciekawego miejsca i wrócić. To jest na pewno duża frajda. Ja zachęcam Was do tego, żebyście spróbowali wspólnie z rodzicami taką wycieczkę rowerową sobie zorganizować. A teraz co? Dobra kolacja i do spania.